Witam widzowie, dzisiaj odcineczek z trollowania moich kolegów, zostawcie suba, lajka. Ogólnie pierwsze co bym chciał dzisiaj zrobić, to myślę, że chciałem tam zacząć trochę bardziej budowę nad moim World Trade Center. W następnym odcinku może się dowiecie co mój kolega planuje zrobić, ale na razie wam jeszcze nie powiem, on mi tylko mówił co chce zrobić. Ja wam powiem w następnym odcinku, jeżeli chcecie następny odcinek po prostu szybciej, no to tam możecie jakiegoś lajkacza właśnie zostawić albo coś. Dobra, pierwsze co chcę zrobić, chciałbym właśnie zrobić taką rzecz, która by była trochę do sprzątania, żeby wiedzieli, że to ja i w ogóle, no jak się domyślacie, będzie to prank. Potrzebuję jak najwięcej ziemi, ewentualnie jakiegoś cobblestone'a raz na jakiś czas damy. I zrobimy kupa pranka. Myślę, że to jest śmieszne. Ale pierwsze co robię, to szukam węgla, którego nie mam. Dobra, zrobimy sobie inaczej. Z tego co tutaj mam, zrobię sobie timelapsa zbudowania mojego World Trade Center. To wszystko sobie zużyję. I później pójdziemy, myślę, że zbierać piasek. Jeszcze się zobaczy, ale to myślę, że też jakiś timelapse ze zbierania piasku będzie. Na pewno nie chcę was bardzo zanudzać. Więc no, nie macie się raczej czym martwić. Ja sobie tu wejdę na samą górę i lecimy. Dobra widzowie, zabrakło mi tu parę klocków, żeby dokończyć, ale jak widzicie, no już trochę jest większe niż było, 131 poziom. Boję się, że nie zrobię wiadra stąd. Dobra, zrobię wiadro. Dobra, wiedziałem, że zrobię wiadro, jestem najlepszy w tą grę. Dobra, co prawda było to blisko wody, ale mam nadzieję, że zaliczyliście. Tak mi się wydaje. Schowam sobie jeszcze cały syf, który wziąłem. Może ja tam jakiś kwarc wezmę. Skraftujemy coś z tego może. Jakieś bloczki, może się nam później przydadzą. Ogólnie to tak. Mam 30 level, więc będę chciał sobie zenchantować killofik. Spróbować chociaż. Wbitym, bo przed odcinkiem nabijałem. Chodźmy sobie, sprawdźmy. Może akurat fajny enchant siądzie. FI4 tylko bym chciał, ewentualnie jeżeli by było... ja tu dawno nie byłem, nie widziałem. A to zrobili automatyczną trzcinę. W sumie fajnie. I tu jest zwykła, i tu jest... O, axolotle. No dzisiaj to będziemy zalepiać, więc trochę śmiesznie. Nie wiem jak sobie z tym jeszcze poradzę, bo oni tu mają blisko brzegu. Zobaczymy. Porek w findeku. Jakieś potki, diamenty. O, węgiel. Pożyczę trochę, panowie. W ramach pranka czy coś. Dirta niby też mają, ale ja swojego zabiorę. Żeby nie było. Dobra, no to ja sobie jeszcze wstawię do przepalania. Killów miałem zenchantować. Dobra, od nich lapis pożyczę. 3 lapisu się nie obrażą. Oni tu tryhardy to. Dobra, co my tu mamy? Farma marchewek tylko, okej. Dobra, więc jak mówiłem, biorę lapis i idziemy sobie zobaczyć. Dobra, to wezmę jeden blok po prostu. Zobaczymy, co mi tutaj wyjdzie. Cyk, cyk, FI4, Silk Touch? No mogło być lepiej, no nie powiem, że nie, no ale okej. Niechaj będzie już. Pożyczam 6 lapisów. Myślę, że nie macie problemu. Jeszcze tam macie dużo. Dobra, ja sobie... cyk, odłożę tutaj gdzieś. Ogólnie sobie moje tajne surowce przełożyłem do innej skrzynki, żeby mi nie kradli, bo już miałem przypadek taki. Dobra. Co robimy? Co robimy? No chyba zbieramy dirta, nie? Chciałbym zenchantować jeszcze łopatę, więc w sumie wezmę sobie to. Może akurat mam jakiś enchant na łopatę, nie wiem. Nie wiem, lecz się dowiem. Chodźmy, zobaczymy. Może to coś jest. Cyk. FI2, no... No takie średnie bym powiedział. Lepiej by było FI4, ale FI2 też wezmę. Trudno się mówi. No jak najszybciej to nie kopię, ale coś tam jest szybciej. Więc no, wezmę to. Ogólnie nie wiem, czy was oprowadzałem, ale tu jeszcze pokażę. Cyk. O, zombie. To jest baza tak zwanego... sorry. Tak zwanego Xaliego. Rzeczy na mob grinder. Ujujuj. Fajnie. Cyk, tu jakieś itemki. Dobra, nie będę wam tego pokazywał, bo jesteśmy tutaj w innym celu. Na pewno jesteście zniecierpliwieni, czy jakoś tak. Niszczymy sobie to. Wszystko.
Myślę, że stąd można to wziąć, ale raczej nie chcę psuć tutaj, wiecie, terenu, więc pójdziemy sobie jeszcze dalej. Myślę, że z kilka staków może być za mało, jeszcze zobaczymy. Ale raczej będę chciał tylko taką górę zrobić, żeby oni się wystraszyli, nie? Że górę zrobiłem. Chociaż jak ktoś ogląda ten odcinek, to w sumie... I tak mu... Mogłem w sumie tego nie mówić, niby mógłbym to wyciąć, ale już zostawię. Tak po grubszych przemyśleniach, że jeżeli ktoś gdzieś ze chłopaków to ogląda, to w sumie, no... Mógłby się dowiedzieć. Co tu się stało? Jakby... WTF. Dobra, idę stąd. Zbieramy sobie, myślę, że stąd, bo tutaj nikogo nie ma. Dobra. Myślę, że sobie właśnie tak jak mówiłem, już kilka staków dirta uzbieram, żebym im po prostu mógł te najważniejsze rzeczy zalepić. Kurde, jakbym miał dobrą łopat, to by mi o wiele krócej zajęło. Ale trudno, no. Jestem biedny, to trzeba. Jak będzie upgrader albo coś, to... Kolega mówił, że ma tak zwany motan, motana znacie. Mówił, że ma upgrader, znaczy, że zaraz będzie skończony, a mówił to dwa dni temu, czy tam dzień temu, więc powinien już być skończony. W każdym bądź razie... no ja sobie kopię. Myślę, że, nie wiem, zrobię może tu dziurę. I widzimy się zaraz. Dobra, widzowie, skończyłem, zjem sobie marchewkę. Ogólnie pójdziemy sobie teraz do bazy, zapomniałem stawić kobla do przepalania, do zrobienia, do kończenia mojego budynku, ale to zrobię jak wrócę, albo po zrobieniu, jeszcze się zobaczy, po wybudowaniu tego wszystkiego. Mam mniej więcej tyle, ile widzicie dirta. Jak nie starczy, to się dokopię, ewentualnie tam, nie wiem, skrócimy górę czy coś. Powinno starczyć, mi się wydaje, bo nie chcę tego bardzo dużo zaklejać. Żeby taki, wiecie, mini prank, żeby był content, hihi. Ogólnie, nie wiem, można im w sumie coś zrobić, nie? Jakiś obserwer. W sumie można, tylko... Nie mam TNT chyba, więc może być problem. Ale ogólnie nie jest źle, ja sobie tutaj pójdę. Zalepimy chłopakom bazę. Tam mniej więcej chciałbym zrobić górę na tej... Nie, zróbmy na czymś ważniejszym tą górę. Na przykład... Nie wiem, gdzie by można tą górę zrobić. Na przykład na tej farmie automatycznej. Zaraz zaczniemy robić. Cyk. Dobra, i to całe oklejamy. W sensie taką górę próbujemy z tego zrobić, nie? I też te schody można zakleić w sumie. No, żeby oni sobie pokopali to. Żeby chociaż całe to zużyć, nie? Taki śmieszny, haha, kupa prank. No, wiecie o co chodzi. Niby miało nie być całego zapełniania, ale... Chyba będzie i tak okej. Okay. Już cały stack dirta zużyłem. To może szybko zejść, mi się wydaje. No, stawianie o wiele szybciej zejdzie. Niż takie tam. Dobra, cyk. Cyk tutaj. Trzeba jak najszybciej w sumie to zrobić. Mogę zrobić zaraz przerwę na reklamy. I zrobimy przepalanie czek. Znaczy przepalanie time. Dobra, wykopmy to. Cyk. Dobra. Weźmy cyk. No, to bym też chyba zakleił. Dobra. Myślę, że tak okej będzie. Tu zrobimy taką górę. O, idealnie. Dobra, to połączyłem z tym. Myślę, że to będzie okej. Coś takiego. Okej, kolejny dirt zmarnowany. Cyk, cóż, całe zalepiamy. Tu możemy jeszcze dodać trochę. No już coraz lepiej to wygląda. Chyba, że mają dobre łopaty, no to po prostu, wiecie, se szybko zniszczą. A, jeszcze tego dirta trochę mamy. Możemy tą farmę zakleić, ewentualnie... O, skrzynki im zakleimy. I napiszemy, że tam jakiś śmieszny hihi, kupa prank. Ewentualnie możemy jeszcze coś zrobić. Tylko kurde, bo jak ktoś z nich ogląda ten odcinek, to w ogóle ten... Nie będą mieć fanu, no nie? A ja chciałem, żeby oni coś sobie pomyśleli, że tu może pod tą kupą będzie obserwer. Ty, obserwer można zrobić pod kupą. Tylko, no właśnie problem w tym, że ja bym musiał wam dopiero pewnie w następnym... Ojoj, czy to się... Co jest grane? W tym mogę blok stawiać. Dobra, git jest. Niszczę pochodnie. Albo w sumie na pochodniach mogę to stawiać. To git, tak jak mogę w tym stawiać, to... Bloki, to się nic nie dzieje. Ogólnie połączyłbym to... O, z enchantem. To enchant też można zakryć. Chociaż enchant to ja bym sam używał, ale... Dobra, nieważne. Tu kogoś pies jest, ale tu psa przesuniemy, wiadomo. Piesek nie może ucierpieć. Chyba, żebym cię zabudował, ale bez jedzenia byś siedział głodny. Więc idź sobie.
Może na marchewkę. Dobra, marchewki nie chciał zjeść, ale budujemy dalej. Cyk. Coś takiego. No, ogólnie nic ciekawego praktycznie w wstawianiu tego. Tylko obawiam się, że może być za mało dirta. Ty, w sumie oni mają dirta. I jak sobie skopią, to będą mogli sobie... Ej, panowie, uzbierałem wam dirta. Więc ja tutaj pożyczam. I tak będziecie musieli to kopać, więc ja tutaj pożyczam. Myślę, że się nie obrazicie. No, zrobimy wam pasek. No, myślę, że się nie obrazicie. My koledzy, nie? Dobra. Cyk. I to myślę, będę chciał połączyć z tym. Żeby, no, jakoś to wyglądało. Tu się można zrobić jeszcze... Jakbym miał o wiele więcej ziemi, no to ja pewnie, że ja bym tu zrobił taką górę, cyk. Tu bym zrobił górę jakąś dużą z tym połączoną. Ale nie mam ziemi. Jakbym miał też lepszą łopatę, no nie? Bo... No trochę jest problem z tą łopatą. Jakbym miał oczywiście lepszą z unbreakingiem i mendingiem. Znaczy oczywiście, żeby były mocniejsze pranki. No ale wiecie, o co chodzi, nie? Dobra, cyk. Lecimy tu. Ogólnie, no. Tak to wygląda, nie? Jak chcecie zrobić pranka w Minecrafcie, to polecam kupa pranki, bo są śmieszne. Bo jak ktoś ma dobrą łopatę, to chwila, moment i jest skopane, a... A on chce może wam zniszczyć dom, no nie wiem. A tak czasem warto się pośmiać z pranków, proszę bardzo. Coś takiego, tu sobie cyk. No, zrobimy jakąś górę. No, ogólnie wygląda to już nie najgorzej. Myślę, że już to zaraz zostawimy tą część tu w spokoju. Jeszcze jakaś góra, cyk. No, jeszcze mamy trochę tego dirta, to można wykorzystać jak najbardziej. I tabliczki jeszcze bym zaraz porobił. Z tabliczek myślę, że też można coś porobić, bo są fajne tabliczki. Dobra, to całe zrobimy tu. Kobla, jak mówiłem, jeszcze chciałem wykorzystać, ale z tym koblem, no to wiecie, on nie pasuje do tego dirta, do tej kupy. Symbolicznej oczywiście. No bo w sumie jakby był blok kupy, to bym zrobił z bloku kupy. Zastanawiałem się, żeby nie zrobić wełny, bo wełny się o wiele dłużej niszczy, ale... No teraz sobie pomyślałem, ile bym musiał mieć brązowej wełny, no nie? Jakby to była kwadratowa, to bym kupił wełnę od deska KF-a i bym sobie zrobił, nie? No ale to tak nie działa, niestety. No, tak bywa, nie? No, my nie mamy na razie wełny, farmy. Chociaż tego można zrobić, no nie? Piszcie różne swoje pomysły może na farmy w komentarzu, bo chciałbym też się dowiedzieć, co wy tam macie jakieś pomysły, a w ogóle nie piszecie. A to też nie o to chodzi, żebyście wy nie pisali, tylko oglądali. Możecie coś napisać, nie? Jaką farmę byście zobaczyli? 300 dirta, czy mi na to starczy? Powinno, ale... Aha, w ogóle tego nie zakryłem. Dobra, to się zrobi zaraz. Bo mają stąd dostęp. A to tak nie powinno być. Cyk. Dobra, tak. Tu będzie. No i to jeszcze się zaklei. O, tu dirta mają. Co jest? To wyskoczyło! Ajajaj. To ja im to odłożę do skrzynek w sumie. Aha, tego teraz nie otworzę. No i kozacko, nie? Dobra, panowie, żeby nie było, to ja wam to odkładam do skrzynek. Tutaj, o. To, co znalazłem oczywiście. Macie to w tej skrzynce, to tu. To. I do diamentów dłużyłem. Jest wszystko udokumentowane, panowie. Jakby się ktoś ten... udzielał niepotrzebnie do mnie, że mu zgubiłem diamenta. Chociaż, no, jeden diament to raczej nie problem, ale tak mówię tylko. Dobra, tu jest jakaś skrzynka z jakimiś itemkami, to też zabuduję oczywiście, hi hi ha ha. Śmieszne ha. Dobra, cyk, tu jeszcze tak zrobimy. Tak, no, jest git mniej więcej. Ogólnie to tak zostanie. Zrobimy jeszcze te skrzynki, no i myślę, że to chyba zaraz zostanie, tak. Bo mam ostatni stack dirta, więc raczej już nic więcej nie wybuduję. Chciałem jeszcze zrobić to, no ale to mi już chyba nie starczy na to dirta, więc zrobimy tylko ewentualnie tą część tu. Ewentualnie można skądś skopać, ale to wiecie, o co chodzi, takie. I tak, to nie ma znaczenia, skąd ja skopię dirta, więc... Dobra, tutaj ostatni dirt. Tu też mogę w sumie dać, bo jeszcze mogą przypalić. No i stąd w sumie. Dobra, dajmy tak. I tu te ostatnie dirty. Tak się prezentuje kupa prank. O, chciałem więcej zabudować, ale jakbym zrobię sobie tak miniaturkę, to będzie git. Jakoś zrobię, zaznaczę. Igdom na przykład. F2, piękne. Dobra, no to zrobiliśmy główną część odcinka. Idziemy teraz przepalać kobla. Chociaż nie mam go bardzo dużo. To jednak wolę go przepalić. 8 rozdzielam. Wolę go przepalić, ponieważ
Bo co? No nie. Wolę sobie przepalić, dokończymy sobie budynek. Ogólnie chciałem zrobić właśnie z tego taki budynek, w którym mieszkał buraczek. Oczywiście z kwadratowej masakry. Nie wiem, czemu to się przepala tu. To nie ma prawa bytu. Bierzemy sobie to. To. Okej. No i się sobie to porozdzielamy, tylko chyba po połowy będę musiał. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tu będzie 8. No i chyba tyle. Ewentualnie jeszcze mogę to podzielić. Coś takiego. No to znowu będę musiał tak. Dobra. Podzielimy to tu. To sobie podrzucamy wszystko. Ogólnie no teraz myślę, że po tym już kurde nie będę musiał miał co w sumie nagrać. Jeszcze sobie zobaczymy co porobimy. Czekajcie, tu jest 3, 5, 6, 7, 8. A ty tak 8 jest piecyków. Dobra, ja myślałam, że z mniej. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra, to wrzucimy to tu wszystko. Niech to się tu przepala. No i no i zobaczymy w sumie, co będzie. Co mogę jeszcze porobić? Co chciałem zrobić właściwie? Mogę wam pokazać jakiś tam domek jeden, drugi. No ale to nie ma sensu, kurde. Dobra, pokazuję moją skrytkę. Najwyżej ją później zmienię. Chciałem zrobić jakiegoś pranka ala. Więc w sumie, jak jeszcze nie mam co robić, weźmy trochę tak. Pójdę wykopać sobie. Chyba nie mam cobblestone'a. Mam jeszcze trochę, to git. I kwarcu mam trochę. Mam jeden. Nie wiem, czy to starczy. Nie pamiętam, jak się robiło obserwer. Pamięta ktoś? Oj, 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 mam obserwer. O. Siema, nagrywam. Dobra. Ogólnie to. Dobra, kod wbił. Dobra, mam obserwer. Nie wiem, co powiedzieć w sumie. Przydałoby się teraz TNT. Dobra, weźmy, wykopmy na TNT. Jedno TNT takie symboliczne gdzieś zrobimy. Żeby im rozwaliło, ale nie za dużo. Weźmy tyle piasku. Myślę, że to jest ok. No i sobie weźmy. Kurde, no gunpowdera nie mam. Mogę poszukać w skrzynkach, na pewno ktoś będzie miał, mi się wydaje. Będzie TNT z prochów innych osób, to zabrzmiało trochę źle, ale... O, jest jeden gunpowder. Mam już 3, potrzebuję 5. Na pewno oni muszą mieć, tylko nie mają to w skrzynkach zabugowanych. Dobra, idziemy sobie, cyk, dobra. Myk, wiaderko. Tutaj może być coś. Mi się wydaje, w skrzynkach tak zwanego XL-iego. O, ty tego prochu ja wiem, że nie potrzebujesz, dziękuję bardzo. Robimy TNT i idziemy wysadzać. Nie wysadzać, tylko oczywiście... Tak. Ja nic nie mówiłem, że wysadzać. O co ci chodzi w ogóle? Dobra, mamy TNT, które oczywiście postawimy ostatecznie. Tylko kurde, ja tego nie chcę odpalić od razu. Tylko właśnie, bo teraz będą wiedzieć, no nie, co z tym TNT. Mogą, kurde, mam teraz tak totalny problem, nie? Bo nie wiem, gdzie to TNT dać, bo oni równie dobrze mogą oglądać odcinek. Dobra, panowie, jeżeli macie honor, wyjdźcie teraz z odcinka, bo stawiam obserwer. No chyba, że, nie wiem, nie chcecie wybuchu czy coś. Więc no, jeżeli wyszliście, to się bardzo cieszę, jeżeli nie, no to trochę mniej, ale już trudno. Obserwer sobie damy tu, myślę? Nie, bo tu jest ten obserwer. To też może ich zmylić trochę. Kurde, gdzie by to dać? Można to niby tu dać, a to pozdrawiam. Kolega was pozdrawia, widzicie, koledzy, znaczy widzowie, jesteście popularni. Ogólnie, niech ten obserwer patrzy się na ten blok i go postawię tak górą, okej. Okay. Tylko jak stąd teraz wyjdę, co nie? No, dobra, tak. Cyk, postawiłem obserwer. Tylko, no właśnie... Problem jest w tym, dobra, najwyżej zobaczą, bo jak będą odkopywać od dołu, to zobaczą ten obserwer, ale... Dobra. Ja sobie stąd idę, nara. Dobra, panowie, możecie już oglądać, odłożę dirta. Ogólnie, no, możecie oglądać, chociaż wątpię, jak już wyszli, to wyszli. No, jak już sobie jesteśmy tutaj... Zobaczę, jak tam mój coblestone, który się przepala. Można to wziąć jak najbardziej. Myślę, że się nikt nie obrazi, jak wezmę tego cobblestone'a. Cyk. Skraftuję go. I pójdę sobie ostatni timelapse zrobić, myślę.
Zobaczymy, co będzie później. Tylko ta jak się teraz dostać, nie? Na elytrze by było dość łatwo, ale... W ogóle trzeba tu będzie kiedyś windę wodną zrobić, nie? Jak już będzie tutaj zrobione wszystko. Chodzi mi zrobione w sensie, że... Kurde, tak się zastanawiam teraz. I fajnie by było zrobić windę wodną, która na przykład... Nie, winda wodna może niekoniecznie by działała tak, jakbym chciał. Ale na przykład zrobić właśnie kolejkę na różne piętra. Chociaż się tak zastanawiam, czy... Jest to do zrobienia, jest to na pewno do zrobienia, tylko ciężko by było to zrobić, strasznie dużo kabli by trzeba było poprowadzić. Jeżeli bym chciał zrobić kolejkę na szynach, na lin... No, szynowe to się nazywa. Kolejki wagonikowe, o, idealnie. No to na szynach, nie? Lokomotywa. Żeby na przykład na różne piętra tego zrobić, wiecie o co mi chodzi, nie? Byłoby to fajnym rozwiązaniem, tylko... Musiałbym się nauczyć coś takiego robić z poradnika. Myślę, że też dużo materiałów, chociaż materiały to jeszcze ujdzie, nie? Jezu, jak to wygląda z góry. Pięknie po prostu. Dobra, ja sobie mogę w sumie jeszcze z wami chwilę tutaj porozmawiać. Zrobimy mini timelapsa. No, w sumie zróbmy timelapse, why not? Dobra, widzowie, skończyły mi się materiały. Tak, jak to wygląda World Trade Center. 147 poziom jest ok, mi się tam podoba. Ja sobie wyleję tu wodę, bo boję się tak. Jestem zbyt nubski. Chociaż, kurde... Ojojojojoj, widzowie, dobra tam, najwyżej zdechnę. Dobra, easy clap. Ja się z wami bardzo serdecznie żegnam. Dzisiejszy content, myślę, że wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Oczywiście. No i co... Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Na razie.